No dzień dobry. No słoneczko wyszło, wiosna się zrobiła i od razu efekty. W małej folii duży ruch. Wszystko zaczęło pięknie rosnąć. No i co teraz? Mamy pomidorki szklarniowe. Teraz tak, tu mamy grono z kwiatkami. I na tym samej łodydze jest następne grono i potem będzie jeszcze następny i jeszcze następny. Czyli ten przewodnik zastępczy urywamy ładnym pociągnięciem ręki i wyłamujemy na boczek. I wszystkie poniżej, te które wyrastają z kątów liści, też usuwamy. Ma zostać jeden przewodnik. I teraz tak, tu mamy jeszcze takie fajne już sadzoneczki, które po włożeniu do ziemi ukorzenią się. Jak wam jeszcze brakuje jakichś pomidorków do wsadzenia, to można je poukorzeniać. Tak, czyli jedna łodyga, wszystkie boczne obrywamy i tu czubek zastępczy też obrywamy. Tak, liście, już te najsłabsze, od dołu, zwłaszcza jak żółte albo chore, też można już oberwać. O. I tu tak samo, wszystkie boczne pędy obrywamy. Obrywamy do samej góry. Tak, przed gronem jest zawsze najsilniejszy, zastępczy. Idzie pęd ten sam, jest następne grono. Czyli ten pod gronem, ten duży, usuwamy. I tak ma to wyglądać. Wszystkie boczne obrywamy. Prowadzimy tylko pomidorka na jeden pęd, aż do samej góry.